Czy słyszysz ty zew przodków swoich, gdzie miasto Michałowo stoi? Tam orły strzegą granicy. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie Pana Burmistrza. Witam serdecznie radnych na obradach, witam serdecznie kierowników jednostek budżetowych, kierowników jednostek pomocniczych. Tutaj wszystkim sołtysom chcę serdecznie pogratulować wyboru nowo wybranym i starym sołtysom, jak to się mówi, którzy zostali wybrani na następną kadencję. I życzę miłej współpracy z urzędem i z nami radnymi oraz, jak to się mówi, owocnych. Witam serdecznie mieszkańców przybyłych na dzisiejszą sesję. Na początku chcę przedstawić porządek sesji Rady Miejskiej. Porządek siódmej sesji, przepraszam, chcę jeszcze stwierdzić, że dzisiejsze obrady są prawomocne, ponieważ na 15 radnych obecnych jest 15 radnych. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad, co przed chwilą uczyniłam. Drugie, zatwierdzenie porządku obrad siódmej sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Trzecie, przyjęcie protokołu z szóstej sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Czwarte, informacja burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Piąte, podjęcie uchwał w sprawie. Zmian w budżecie na 2015 rok. Pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku z Włodzieckiem na Rebka Juszkowy Brud. Odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie. Wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa oraz usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych na terenie gminy Michałowo, członkostwa gminy Michałowo w lokalnej grupie działania Puszka Kniszyńska, zmieniająca uchwałę nr 20/182/12 Rady Miejskiej w Michałowie dnia 25 października 2012 roku w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, określenia zasad nabywania, zbywania, obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy Michałowo oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Szóste. Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014. Siódme. Wystąpienie komendanta komisariatu policji w Michałowie. Ósme. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 oraz sprawozdanie działalności Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie za rok 2014 i potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok. Dziewiąte, wolne wnioski. Dziesiąte, interpelacje i odpowiedzi. Jedenaste, sprawy różne i zapytania radnych. Dwunaste, zamknięcie obrad siódmej sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Proszę Państwa, ponieważ tutaj wpłynął protest do Pana Burmistrza Michałowa dotyczący wyborów sołeckich sołectwa Michałowo 2 z dnia 19.04.2015 roku, i wpłynęło właśnie żądanie przeprowadzenia przykrości kontrolnych przez Radę Gminy Michałowo celem ustalenia niezgodności wyborów z prawem, które wpłynęło na ręce chyba każdego z radnych, ponieważ mam taką informację, więc proponuję, ażeby tą sprawą zająć się w sprawach różnych, chyba że jest głos odmienny i radni chcą to wprowadzić do obrad, do porządku obrad dzisiejszej sesji. W ten czas zmienimy, ale ponieważ my tutaj nie jesteśmy przygotowani na to, ażeby to omówić na sesji, więc ja uważam, że zajmiemy się, zresztą pani mecenas też tak uważa, że tą sprawą zajmiemy się w sprawach różnych i odeślemy do odpowiedniej komisji, to jest do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie. Czy ktoś z Państwa radnych ma inne zdanie? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Także tutaj w sprawach różnych zajmiemy się tą sprawą. Poprosimy o, ponieważ musimy tutaj skierować do komisji, więc poprosimy panią, która, czy pana, który się zajmuje wyborami, ażeby udostępnił dokumentację komisji skrutacyjnej i tak dalej. Także myślę, że to będzie w ten sposób ta skarga. Więc proszę państwa radnych o głosowanie, o przyjęcie lub nieprzyjęcie porządku dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Michałowej. Kto jest za? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Więc informuję, że porządek dzisiejszej sesji, 7. sesji Rady Miejskiej w Michałowie został przyjęty 14 głosami za. Przechodzimy do następnego punktu, to jest przyjęcie protokołu 6. sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Oczywiście protokół jest do wglądu pani Uli. Ktoś, jeżeli ma jakieś uwagi, proszę bardzo. Czy są jakieś uwagi? Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Proszę bardzo, panie radny Ukrza. Ja mam pytanie, kto z radnych czytał protokół sesji? Ja. Ja. Jeżeli ktoś nie czyta, to jest jego wina. No. Każdy radny powinien. No jak można głosować za przyjęciem? Ale panie radny, to jest obowiązek każdego radnego przeczytać protokół. Jeżeli ktoś nie przeczytał, to nie wykonuje swoich obowiązków. Dosłownie. Oczywiście. Zaraz zobaczymy, jak będziemy głosować. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę włączyć mikrofon. Tylko ja jeszcze jedno słowo powiem, bo nie wiem, zabierać głosu, ale jeśli coś jest wdrożone do sesji, to nie przyjmować tego, a jak to po chłopsku mówimy, odwalać na komisję jakąkolwiek, to jest naprawdę, to jest wstyd. Ale panie radny, przyjęliśmy już porządek i porozmawiamy naprawdę o tych sprawach różnych. Obiecuję panu, że porozmawiamy o tych sprawach różnych. Ja się tego wstydzę, bo radni nie... Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z 6. sesji Rady Miejskiej w Michałowie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 6. sesji Rady Miejskiej w Michałowie? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja za protokołem będę. Przepraszam, że nie podniosłem ręki, ale tu nikomu reakcja jest niesamowita. No, jak można nie czytać protokołu i... Panie radny, my nie wiemy, kto przeczytał, a kto nie przeczytał. Także może pan przeprowadzi tutaj pytania, zada każdemu, co jest w protokole, no bo nie wiem, jak to sprawdzić. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, protokół to jest po to, żeby zapisać w skrócie to, co się działo na sesji. Wszyscy radni byli uczestnikami tej sesji i nawet jeżeli nie przeczytali tego, to albo są za tym, co było na sesji, albo nie. To nie ma znaczenia, naprawdę. Jeżeli ktoś chce, załóżmy, czytać, to niech czyta. Jeżeli ma jakieś uwagi, to po to jest akurat ten moment, żeby te uwagi wprowadzić. Tak zawsze było. Dziękuję się. Informuję, że protokół z 6. sesji Rady Miejskiej w Michałowie został przyjęty 13. Przepraszam. Informuję, że protokół 6. sesji Rady Miejskiej w Michałowie został przyjęty 13 głosami. Poproszę teraz pana burmistrza o przedstawienie informacji z pracy w okresie sesyjnym. Szanowni państwo, szanowni, witam serdecznie radnych, przybyłych państwa nowych wybranych sołtysów, jak i sołtysów, którzy po raz kolejny zostali wybrani, życząc sobie i panu współpracy owocnej, która czeka nas na najbliższe 4 lata, a wszystkim nam, by w naszej gminie było coraz lepiej. Pozwólcie, że usiądę i będę czytywo informował państwa o pracach, jakie w tym okresie miały miejsce. Prace, które oczywiście inwestycyjne na pierwszym rzędzie, to przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Michałowo-Juszkowy-Gród, Rzewnia-Michałowo. Jest to największy front robót w tej chwili nam utrudniający
To przemieszczanie się nie jednak musimy to, że tak powiem, przetrwać. Trwa budowa drogi gminnej przez miejscowość Cygoniuki na odcinku Juszkowy Gród Cygoniuki Gorbacze. Trwają nadal remonty dróg Michałowie ulica Wyręby i Wierzbowa, ponieważ odczekamy do momentu, aż droga wojewódzka zostanie ustalona rzędna i będziemy mogli wtedy wejść do nawiązania dróg, rzędnych dróg gminnych do drogi wojewódzkiej. Trwają prace związane z projektem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, to budowa masztów internetowych, już jest pozwolenie na budowę masztów Nowej Woli. Trwają prace również przy budowie boiska szkolnego przy naszym zespole szkół przy ulicy Leśnej Sienkiewicza. Największe utrudnienia to są nam, które wystąpiły, to przebudowa ulicy Białostockiej, samo przejście. Jest wiele, że tak powiem, utrudnień, zarówno natury budowlanej, jak też natury papierowej. Przystępujemy do przebudowy krótkich odcinków sieci wodociągowej przy ulicy Białostocką. Prace te trwały również przy budowie hydrantów, przebudowie kanalizacji sanitarnej. Należało pewne sprawy uwzględnić z uwagi na to, że po przebudowie będzie to już trudne, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań i środków, by te rzeczy, które można zrobić, zrobimy. Trwa przebudowa również w sieci wodociągowej przy mostku przy ulicy Białostockiej. Projekty techniczne. Jest projektowana sieć wodociągowa Michałowo-Kolonia. Projekty mostku Sokole-Pinki nadal. Sieć wodociągowa i kanalizacja ulica Sosnowa Jaworowa. I tu w tym roku pewnie zrealizujemy rozbiórkę, jak też budowę przepompowni przy ulicy Klonowej. Planowane są dwa przejścia sieci wodociągowej pod drogą wojewódzkiej w Kazimierowie w Kobylance i rozpoczęliśmy proces projektowy wyłonienia wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wola. Chcemy ten projekt w tym roku ukończyć, by w planie inwestycyjnym na rok 2016 tę inwestycję wprowadzić do budżetu. Wydano 15 decyzji na wycinkę drzew, 4 decyzje o warunkach zabudowy. Zawarliśmy umowę z Towarzyszeniem Agencji Ekorozwoju Zielone Płuca Polski. Przedmiotem tej umowy było stworzenie lokalnego programu zadrzewieniowego dla gminy, ekspertyz i pielęgnacji drzew oraz nasadzeń wspólnie w miejscach uzgodnionych z gminą. Spotkałem się w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych z panem dyrektorem Zaleckim w sprawie siemianówki. Wiele jest problemów wspólnych. Okazuje się, że część dróg, po których my się przemieszczamy, jest we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji. Mam na myśli Bachury Bałtryki, gdzie przymierzaliśmy się do opracowania dokumentacji. Okazało się, że nie mamy tytułu własności. Spotkałem się z dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa, panem profesorem Piotrem Radziwoniem, w sprawie działania laboratorium w Michałowie i tu przychylił się pan dyrektor o przedłużeniu 1 godzinę rano otwarcia laboratorium celem rozładowania kolejek, jakie powstawały przed jego otwarciem. Nie wiem, na ile skuteczne to się okazało, ale na dzień dzisiejszy słych sygnałów nie mam. Mówił, że jeśli sytuacja nie poprawi się, to będziemy myśleć o dalszych posunięciach. 11 marca spotkałem się z komendantem miejskim Policji Białymstokiem, panem Andrzejem Łapińskim. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych Policji. Dzisiaj, jeśli wszystko ułoży się zgodnie z harmonogramem, być może pan komendant zaszczyci swoją obecnością nasze obrady, dlatego że sprawy są wspólne i będziemy musieli porozmawiać, Rada i ja, w temacie dalszego funkcjonowania Komisariatu Policji w Michałowie. 18 marca uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Lokalnej Grupy Działania w Supraśnu. Tematem spotkania było przyjęcie sprawozdania za rok 2014. W Urzędzie Miejskim 19 marca spotkałem się z kierownikiem przewozów PKS, panem Jakubowskim, w celu dalszego przedłużenia umowy dofinansowania
państwowej spółki celem wykonywania świadczenia usług przewozu publicznego. Dyrektor GOK-u ogłosił konkurs na redaktora naczelnego gazety lokalnej. Oferty złożyło, wpłynęło 6 ofert, 2 odrzucono, które nie spełniały formalnych wymogów. Zaproszono 4 kandydatów na rozmowy. W wyniku przeprowadzonych rozmów powołano na redaktora naczelnego gazety samorządowej panią Joannę Dąbrowską. 20 marca odbyło się szkolenie radnych w Urzędzie Miejskich przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczestniczyło 12 radnych. I najważniejsze wydarzenie, które w tym okresie wystąpiło, to zgodnie z uchwałą 6/31/15 Rady Miejskiej w Michałowie w dniach od 20 marca do 20 kwietnia na terenie naszej gminy odbyły się wybory sołeckie i doła sołeckie. Wybrano 27 sołtysów, starej kadry zostało 19, 8 nowych. Jedno sołectwo Muścisko nie ma sołtysa, mieszkańcy nie zgłosili nikogo, nie wybrano sołtysa. Rada musi podjąć decyzję o konsultacjach i później przyłączenia byłego sołectwa ewentualnie do Michałowa lub Topowa. W tym momencie pozwólcie, że wszystkim sołtysom pogratuluję wyboru i życzę dobrej współpracy z mieszkańcami i samorządem na rzecz naszych mieszkańców tej gminy. Spotkałem się z panią Elizą, dr Elizą Przodkowską, pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi, ponieważ miałem sygnały, że ta współpraca nie była najlepsza i na dzień dzisiejszy jestem umówiony z jednym z członków Rady tej właśnie podlaskich organizacji pozarządowych, panią Agnieszką Sztenderską-Sztandar, która jest członkiem tej Rady i podejmiemy pierwsze działania w celu bliższej współpracy. W dniu 25-26 marca uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez przedsiębiorstwo LEH. Chodzi o gospodarkę odpadami i mieliśmy okazję dyskutować na temat RIFOK-u, czyli ponadregionalnej tej instalacji uzdatniania odpadów komunalnych. Jest to inwestycja bardzo duża, która została zlokalizowana w mieście Białystok, a mówię tu konkretnie o spalarni odpadów. Jest to wielka rzecz, ponieważ my poprzednio podjęliśmy stosowne porozumienie na bardzo długi okres czasu i ono może po prostu wiązać nas na okres 30 lat, tak jak w tym porozumieniu wstępnie zostało to określone. Także to będzie bardzo istotny element z zakresu naszych dalszych działań w temacie ochrony środowiska. 30 marca spotkałem się z panem Januszem Boguszem z PA Company oraz prezesem Budomostu panem Domaszewickim w sprawie realizacji inwestycji na naszej gminie. 1 kwietnia odwiedził pan lekarz, powiatowy lekarz weterynarii, pan Dariusz Filianowicz, którego tematem było przyjazd na dzisiejsze spotkanie w celem porozmawiania z sołtysami w temacie ASF-u, czyli tej afrykańskiego pomoru świń, ale niestety musiał dzisiaj wyjechać rano do Warszawy, dlatego też nie przybył. Sądzę, że na najbliższą sesję, którą będziemy organizować, zostanie ponownie zaproszony. Spotkałem się też z panem Jackiem Rulederem, szefem Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu rozpoznania sytuacji, jaka jest w temacie służby zdrowia na terenie gminy Michałowo. I muszę powiedzieć, że pan Jacek Roleder bardzo przychylnie się ustosunkował do mojej prośby, żeby rozważyć na przyszły rok 2016 powiększenie obsady w naszym ośrodku zdrowia. Największym jego problemem byłoby opłacalność takiego, ale mówił, postara się poszukać jeszcze z jednego lekarza, którego najbardziej potrzebuje. 13 kwietnia w Michałowie gościliśmy delegację Gruzji i Armenii i ci państwo przyjechali na prośbę do nas tu, na prośbę Fundacji Rozwoju Regionalnego Podlaskiej. To byli panowie z Tbilisi i innych miast. Okazało się, że dość wysokiej rangi, z Ministerstwa nawet Infrastruktury. Bardzo żywotnie zadawano pytania,
które nawet nie spodziewaliśmy się, że ich tak mocno to będzie interesowały, a w szczególności samorządność w naszym polskim wykonaniu. Po prostu oni jeszcze tej formy samorządności nie mieli okazji wykorzystać. 16 kwietnia wystąpiłem z pismami, notami do gmin, których uczniowie uczęszczają do przedszkola w naszej gminie o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego tych dzieci, pomniejszonych opłaty o zawyżywienie i koszt dotacji. Takich uczniów jest 6, które uczęszczają do przedszkola i 4 do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej i miesięczna nota wynosi około dokładnie 5204 zł. 17 odbyła się Podlaska Gala Podlaskiej Marki Roku, organizowana przez Marszałka Województwa Podlaskiego. Uczestniczyłem, była to uroczysta, gdzie Podlaską Marką Roku zostały rowery, czyli miasto Białystok i ich pomysł na transport miejski poprzez wykonanie tylu miejsc postoju rowerów i korzystanie do przemieszczania się. 21 kwietnia na zaproszenie Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyłem na radzie tej, która chodzi o to, żeby pobudzić coraz większe działania w celu zmniejszenia bezrobocia w gminach. W naszej gminie zarejestrowanych jest 413 bezrobotnych, czego prace publiczne w roku bieżącym chyba około 60 osób zmniejszyły tę cyfrę. Tyle z spraw gospodarczych, natomiast sprawy rekreacyjno-sportowe. I tak, w miesiącu marcu bardzo zwiększyła się frekwencja napływalni siłowni. Były się turnieje piłki siatkowej, drużyn 6-osobowy Puchar Burmistrza, które występowały Narewka, Hajnówka, Michałowo, Mońki, Grudek, Białowieża, Michałowo II. I jedna z większych imprez sportowych, jakie miało miejsce w tym okresie, to 19 kwietnia odbył się maraton kresowy Dzika Puszcza. Była to kolejna edycja tego maratonu, a jednocześnie pierwsza eliminacja Pucharu Polski XM, która została zorganizowana w Michałowie na Podlasiu. Pomimo chłodnej pogody i wiatru dużego, ale bez deszczu startowało aż 550 kolarzy. Jest to bardzo liczna grupa, gdzie tego typu imprezy organizują takie duże miasta jak Połczyn, Zdrój, Gdańsk, Wisła, Bielawa, Chełm i inne. Najdłuższa trasa liczyła 88 km, a poziom, różnica poziomów prawie 1200 metrów przewyższeń tak zwanych. W Mistrzostwach Michałowa startowało 47 zawodników i zawodniczek. Nagrody wręczał dyrektor Muskiego. Spraw, które jeszcze najbardziej nas tu cieszą, to trwają rozgrywki piłki nożnej, które w 1/4 Pucharu Polski Klub Sportowy Michałowo pokonał lidera trzeciej ligi Olimpię Zambrów 3-1, co jest wielkim osiągnięciem. Michałowo jest w czwórce najlepszych zespołów Podlasia i z Jagiellonią 2 zagra mecz w półfinale 6 maja o godzinie 17. Jak również 18 kwietnia w Parku Wodnym Hajnówka odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie, w których uczestniczyli nasi mieszkańcy Michałowa. I tak Julita Hajduk zajęła drugie miejsce w rocznika 2004 50 metrów grzbietem, a Wiktoria Filipczuk trzecie miejsce na 50 metrów w stylem dowolnym i Julia Hajduk czwarte miejsce. Rocznik 2000-2001 w 50-metrowym dystansie stylem klasycznym Kacper Hajduk drugie miejsce i również na 100 metrów w stylu motylkowym Kacper Hajduk pierwszy miejsce. Należy dodać, że Wiktoria Filipczuk z rocznika 2006 wyciężyła swojej kategorii zawodniczkami o 2 lata starszych. Tyle spraw organizacyjnych i gospodarczych. Chcę poinformować samorząd, że wpłynęło zaproszenie
od samorządu powiatu białostockiego na olimpiadę, spartakiadę w zasadzie sportową, która ma się odbyć 22 maja w Tykocinie. Przewidziano 20 konkurencji sportowych. Kolejna sprawa, to wpłynęło również niedawno pismo od marszałka województwa, by przedstawić, wyłonić samorządowca 25-lecia, jako że rok 2015 jest właśnie rokiem obchodów 25-lecia samorządu w naszym kraju i dlatego też poproszę pana Gryca o przedstawienie kryteriów i zapoznanie z tym pismem, jak należy wyłonić samorządowca 25-lecia w naszej gminie. Poproszę panią przeczytać. Proszę państwa, może przeczytam całą treść pisma i część regulaminu. Przepraszam bardzo. Bo tutaj akurat wydaje mi się, że troszeczkę nie w tym miejscu, bo wydaje mi się, że to w sprawach różnych powinno być, bo tutaj jest sprawozdanie z działalności. Zgadzam się, panie przewodniczący, dobrze, możemy w ten sposób postąpić, ale to już kończąc swoje wystąpienie w sprawie z pracy w okresie międzysesyjnym, pozwolę, to już sprawa była poruszona, również na moje ręce płynął protest wyborczy w postaci złożenia na moje ręce w dniu wczorajszym i dlatego też ten protest przekazuję również na ręce Wysokiej Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do sprawozdania z pracy międzysesyjnej pana burmistrza? Proszę bardzo. Pani radna Kupraszewicz, później pan radny Łukrzyk. Panie burmistrzu, pan się pomylił, czy jest jakiś, bo jest pan podał budowę mostu w Sokole Wielki? Czy jest w Sokole walimy ten mostek? Nie, w Sokolu będzie przebudowywany. Mostek jest projekt. A w Sokolu, i w Pieńkach. I w Pieńkach. Tak jest. Przepraszam. Pan radny Kukrza. Mam pytanie do pana burmistrza. Dlaczego pan burmistrz nie pozwolił głosować dla mieszkańców Michałowa? Jak to w sprawach różnych? Można zadać pytania. Pani burmistrz, proszę nie zwracać uwagi dla mnie. Ja dla pani nie zwracam uwagi, więc proszę nie zwracać uwagi dla mnie. Bo panie burmistrzu, pan nie jest osobą kompetentną do tego, że zamknąć i nie pozwolić mieszkańcom do głosowania. Jest do tego komisja, a nie pan mówi, że godzina była 15, czy pan to nie powinno, to pan jest burmistrzem, ale nie powinien pan zabierać głosu. Panie radny, proszę bardzo, będziemy naprawdę o tym rozmawiać w sprawach różnych, a co już ustaliliśmy i bardzo proszę, naprawdę ja pozwolę wszystkim mówić i na ten temat. Także będziemy naprawdę rozmawiać. Pan się wypowie. No ale to w sprawach różnych, proszę bardzo. Panie Jarosza, powiem krótko, sprawa jest bezprzedmiotowa na chwilę obecną. To tak uważam, ale... Przepraszam, czy można? Proszę bardzo. Chciałem zwrócić koledze uwagę, skoro uważa kolega, że nie można zwracać uwagi w punkcie informacji burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym wraz z zadawanymi pytaniami. Nie, poczekajmy na... Jest ustalony porządek obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Jakieś pytania do pana burmistrza? Więc ja mam tutaj też pytania. Chcę się zapytać, czy my jako rada będziemy uczestniczyć w tej spartakiadzie, panie burmistrzu? Czy i pan jest za tym, żebyśmy uczestniczyli, to musimy powołać jakąś grupę ludzi, drużynę i grupę, która zajmie się tym przygotowaniem. Dobrze, pani Majos, na komisji porozmawiamy ogólnie. Jeżeli będzie dobra wola, że uczestniczymy w tej spartakiadzie, to myślę, że stać będzie nas wystawić reprezentację. Dziękuję. Mam następne jeszcze pytanie, panie burmistrzu. To dotyczy właśnie tej grupy osób, która przyjechała z Armenii. Mam takie pytanie. Czy osoby te, bo widziałam zdjęcia, że zwiedzali właśnie basen, ratusz, pracownię, wszystkie te obiekty. Czy oni byli zadowoleni z tego, że Michałowo tak wygląda, nie inaczej? Uważam, że tak. Wręcz byli zaskoczeni. Jak mała gmina stać na takie rzeczy tak dużo, że byli wręcz zdziwieni, ale jak się dowiedzieli, że mamy wpływy podatkowe tak znaczące
to troszkę się uspokoimy. Bardzo się cieszę, bo mieszkańcy zawsze mówią, że nic nie potrzebne, ani ratusz, ani wyływania, także bardzo się cieszę, że ktoś, kto przyjeżdża, to docenia i to jest takie bardzo pozytywne. I jeszcze tylko mam jedno takie krótkie, ponieważ widziałam, że zostało umieszczone na stronie gminy, że ja uczestniczyłam tylko w szkoleniu 20 minut. Jest mi bardzo przykro, ja uczestniczyłam do przerwy, którą ogłoszono. Bardzo przepraszam, sprawa różne, tak? Ale to było... No to nie można wprowadzać. Panie radny, ale to było punktem pana burmistrza. Nie, ja się odnoszę do sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Ja też się odniosłem do tego. Ale my to z tym pana sprawozdania. Tylko ponieważ ja byłam na ogólnych informacjach i pytania, które zadałam, otrzymałam odpowiedź od tego pana, który prowadził i po prostu nie uczestniczyłam dalej, bo już mnie więcej nic nie interesowało, a tam były zadawane tylko pytania. Także proszę, no po prostu nic mnie więcej nie interesowało, także chcę tylko to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych ma pytania do sprawozdania? Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko taką krótką prośbę, w związku z tym, że zaczynamy, można powiedzieć, tą kadencję i taka relacja, chodzi mi o informacje radnym z takich między innymi spotkań, jeżeli chodzi o tą grupę, która przyjechała do nas. Bo tam wyraźnie pisało, że to z samorządem, a z samorządu nikt na ten temat nie wiedział, także ja po prostu proszę bardzo, żeby powiadamiać o takich rzeczach radnych, no bo wypadałoby, żeby ktoś z radnych też na takich spotkaniach był. Dziękuję ślicznie. Ja udzielę odpowiedzi na to pytanie, ponieważ myśmy też sami nie widzieli, czego oni oczekują. Myśmy tych szczegółów nie widzieli po prostu, tylko że mieli półtorej godziny, myśmy chcieli jak najwięcej pokazać. Jeszcze do CPL chcieliśmy pokazać, ale niestety oni mieli harmonogram tak napięty, że musieli wyjechać do Supraśla i dalszych miejsc, a więc przed spotkaniem nie mieliśmy relacji dokładnych, co będzie interesować tych ludzi o sprawach tych. A się okazało w czasie dyskusji, że właśnie sprawy samorządowe są im dosyć istotne. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie, dziękuję bardzo. Kto z pan i panów radnych jest za przyjęciem sprawozdania z okresu międzysesyjnego pana burmistrza? Proszę bardzo. 15 osób. Kto jest przeciw? Jedna osoba przeciw. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Uznajmiam, że przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Miejskiej, przepraszam, informacji burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 14 głosami za. W tej chwili przechodzimy do bloku uchwał i pierwszą uchwałą są to zmiany w budżecie na 2015 rok. Panie burmistrzu, kto przedstawi nam? Pani skarbnik zapoznała Radę o planowanych zmianach w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę zadać pytanie? Ja bym miała pytanie wcześniej do pani mecenas, ponieważ w zmianie uchwały jest też subwencja dla niepublicznego gimnazjum, które jest prowadzone przez Fundację Pomocy Społecznej Szkół w Mikołowie. Jestem prezesem tej fundacji i po prostu nie wiem, czy zgodnie z artykułem, teraz powiem, 25a ustawy o samorządzie gminy nie powinna włączyć się z głosowania akurat w tej konkretnej uchwale, więc proszę, żeby pani mecenas wypowiedziała się na ten temat. Poprosimy panią mecenas, a w międzyczasie pani skarbnik przedstawi nam zmianę w budżecie. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, szanowni goście, chciałabym państwu przybliżyć projekt uchwały przygotowany na dzisiejszą sesję dotyczący zmian w budżecie na 2015 rok. Pierwsza ze zmian to jest zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o 71 zł w dziale 852 pomoc społeczna. Jest to dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych za drugi kwartał 2015 roku oraz koszty obsługi tego zadania. Druga jakby grupa zmian to są zmiany w obrębie już istniejących wydatków budżetowych na łączną kwotę 337 626 zł.
Środki te pochodzą z rezerwy celowej zawiązanej na rok 2015 w związku z udzieleniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury poręczenia za spłatę kredytu na opłacenie wydatków refundowanych z budżetu Unii Europejskiej. GOK spłacił już to zobowiązanie, w związku z tym można rozwiązać tą rezerwę, a zaplanowane tam środki przeznaczyć na inne cele. I tak 100 tysięcy złotych w dziale 600 transport i łączność. Są to środki przeznaczone na pomoc finansową w postaci dotacji celowej dla województwa podlaskiego z przeznaczeniem na opłacenie części kosztów wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej numer 687 na odcinku Zwadziecka, Kienarewka, Juszkowy Brud. 12 tysięcy złotych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku służbowego samochodu w wersji oznakowanej. Tutaj muszę Państwa przeprosić i poprosić o poprawienie, ponieważ ja błędnie zapisałam po prostu przeznaczenie, czytając pismo. Dotacja jest przeznaczona na zakup służbowego samochodu w wersji oznakowanej. Następna zmiana 15 626 zł jest to rozdrobnienie środków na dotację dla niepublicznego gimnazjum i 210 tysięcy złotych zmiany w obrębie działu 900. Zwiększenie planu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na po pierwsze zakup autobusu 150 tysięcy złotych oraz zakup agregatu prądotwórczego 10 tysięcy złotych. Ponadto zwiększa się plan wydatków w rozdziale oświetlenie dróg i ulic na terenie gminy o 50 tysięcy złotych. Środki te będą przeznaczone na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego przy ulicy Białostockiej i w Michałowie. W związku ze zmianami, które Państwu tutaj przedstawiłam, należą dokonać aktualizacji załącznika dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Michałowo, a także podjąć uchwałę kolejną, czyli uchwałę kolejną w porządku, czyli uchwałę o dotacji dla województwa podlaskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do zmian w budżecie? Proszę bardzo. Pani radna Burak. Ja mam pytanie, to jest chyba nie tylko do pana kierownika gospodarki komunalnej, tylko musi być autobus używany, może lepiej było kupić. Ja też mam to pytanie, także na pewno to jest pytanie przez wszystkich zadawane. Nie, to mi się wydaje, że... Nie, to pan, na ile osób ma być ten autobus? Proszę Państwa, no ja uzupełnię może tą informację, która jest tylko na piśmie, więc gospodarka komunalna, samochód. Rozważaliśmy, Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej rozważała na swoim posiedzeniu różne warianty i rozpoznaliśmy temat cenowo i tak nowy autobus kosztowałby w standardzie oczywiście 510 tysięcy czy więcej, ale w wersji już tej nieco bogatszej to 600 tysięcy złotych. Na ile osób? Myślę, że to było 48. 41 plus. Tak, 41 plus. To tak to wygląda, dlatego też z uwagi na stan techniczny pojazdów, które aktualnie są, funkcjonują w zakładzie do przewozu dzieci, ich wiek jest tak duży, że jest obawa, że w każdej chwili mogą one ulec zatrzymaniu. Ponieważ próba uzupełnienia taboru była już w ubiegłym roku, z tego co pamiętam, myślę, że czas coś zacząć robić. Jeżeli my te usługi mamy robić we własnym zakresie, jako podmiot, i to ma być nasze zadanie. Natomiast dalsze sprawy, agregat prądotwórczy, mam myśli zakup na potrzeb hydroforni Szynki, z uwagi na to, że wiosna tego roku doświadczyło nas długimi przerwami w dostawie wody, nawet tygodniowymi, w związku z tym trzeba przynajmniej rozpocząć ten temat realizować. Natomiast wydatki na ulicy, oświetlenie uliczne, ulica Białostocka. Projekt techniczny nie zakładał wymiany wszystkich słupów i lamp, częściowo tylko te, które kolidowały z projektem.
Natomiast zostawały stare słupy, stare lampy przy ratuszu i na pewnych odcinkach. W związku z tym w ramach porozumienia wykonawca materiałowy koszty ponosi we własnym zakresie, a my jako gmina ponieślibyśmy tylko koszt samych prac montażowych. To jest ta kwota bez materiałów. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, panie radny, pan Tomasz. Szanowni państwo, panie burmistrzu. Ja głosem słów pani Doroty. Myśmy się zastanawiali, radnej Doroty, myśmy się zastanawiali nad koncepcją nowego samochodu. Mi się wydaje, że powinniśmy się zastanowić właśnie, w którym kierunku idziemy. Na komisji wszyscy wytyczyliśmy kierunek, że transport zostaje przy nas. Jest jeszcze jedna kwestia. Czy po prostu transport usprawniamy w tym kierunku, żeby dzieciom, tak można powiedzieć, warunki poprawić, żeby później do szkoły, że tak można powiedzieć, te godziny przesunąć do jazdu, to mi się wydaje, że potrzebne byłyby autobusy mniejsze. Ja sobie też pozwoliłem przejrzeć oferty cenowe i autobus 30-osobowy, nowiutki, można kupić za 250 tysięcy albo za 220 tysięcy jednoroczny, 30-osobowy. I moim zdaniem powinniśmy iść w nowy sprzęt, bo sprzęt, który kupimy za 150 tysięcy, to jest niewiele młodszy od tego, od taboru, który mamy. Najmłodsze autobusy u nas to są 13-letnie. I to jest tylko 5 lat młodszy będzie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ja też miałam takie właśnie pytanie, ponieważ na wcześniejszej komisji finansowej rozmawiamy, że idziemy w kierunku zakupu, ale nowego sprzętu, nie starego, ponieważ tak jak tutaj pan radny powiedział, że to będzie mało młodszy sprzęt od tego, który jeździ w tej chwili. Także tutaj po prostu jest ten szkopuł. Może przesunąć to w czasie i znaleźć pieniądze i zakupić nowy. Proszę bardzo. Ja też uważam, że powinniśmy iść w kierunku sprzętu nowego, ale słuchajcie, jak to trzeba rozeznać dokładnie, czy na kupowanie mniejszego pojazdu jest przydatny z uwagi na to, że czy wszystkie dzieci trafią, będą, że tak powiem, pomieszczą się na danym odcinku przewozu. To chciałbym usłyszeć. Poproszę pana kierownika, czy taka sytuacja, gdzie mniejsza pojemność pojazdu będzie miała zastosowanie? Szanowna Rado, zakład będzie wdzięczny, jak przyznacie środki, ja kupię nowy, ale chcę powiedzieć, że autobus, który jest planowany do wymiany, to jest 91 rok, obsługowany przez pana Piotra Woronę, w każdej chwili może nie jechać już. I jeśli macie środki na nowy, proszę bardzo, zakład ten. Natomiast linię, którą on obsługuje, mały autobus nie obsłuży. Musi być duży, czyli 41 plus ileś tam miejsc stojących. Mały autobus nie spełni tego wymogu. Wy możecie w przyszłości dokupować małe autobusy i uzupełniać linię, natomiast główny musi być tak. Teraz tak, jeśli będziecie czekali na nowy, a to będzie rok, dwa czy trzy, ten autobus może nie przejść żadnych badań, bo już były problemy z nim i może stać, że linia ta nie będzie obsługiwana. Nie zgodzę się, że mało młodszy, 91, a 2008 to jest chyba wielka różnica w autobusie. 2008 rocznik autobusu to są autobusy szkolne, które nie jeździły na takich trasach i nie mają takich wielkich przebiegów. Jest to autobus typu smyk, 41 osób plus 12 stojących. Już w nowej wersji kabiny, nie po przebudowie, tylko w nowej wersji kabiny, silnikiem albo renówki, albo japońskim Pumicu. Te autobusy są dzisiaj wystawiane. To jest płynna giełda, bo to na ciągle ich nie ma, ale one kosztują od 120 do 180 tysięcy brutto zaznaczone. Panie kierowniku, a nie możemy zmienić tras na przykład tak, żeby mniejszy autobus. Który? Nie wiem, ja tutaj nie wiem, nie znam się na tym. Tylko zadaję panu pytanie, czy możemy zmienić trasy po prostu? Żaden z autobusów poniżej 21 osób nie wchodził w grę. Ale zrozumiałam, że pan radny mówił o 30-osobowym. Ja nie znałem tego. Ale pan radny. To jest autobus, ale nie przystosowany do celów szkolnych. Pan mówi o autobusie, który jest turystycznym autobusem i do celów szkolnych na pewno nie będzie mógł używany. Autobus ma podwójne wejścia, szkolny takich nie będzie. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Państwa, rzeczywiście to jest sprawa taka dyskusyjna. Bardzo długo na ten temat, chyba najdłużej rozmawialiśmy właśnie na dwóch komisjach finansowych na temat zakupu i modernizacji tego sprzętu. Potwierdzam fakt, że wszyscy członkowie komisji są za tym, żeby zostawić w rękach gminy dowóz dzieci. Wiąże się to między innymi z tym, że w niektórych gminach były różne doświadczenia. Niektórzy kupowali bilety dzieciom, niektórzy ogłaszali konkursy, później firmy zrywały, to były problemy, ale dla nas największym takim bodźcem, który zmobilizował nas do podjęcia takiej decyzji, żeby zostawić to w naszych rękach gminy, to jest praca na 4 pracowników plus osoby z opiekunki. Myślę, że to ma w naszej gminie bardzo duże znaczenie i koszt, załóżmy, który w tej chwili gmina wydaje na dowożenie, utrzymuje się od wielu lat na tym samym poziomie i stwierdzamy, że ten koszt będzie się utrzymywał na tym poziomie. Najmowanie od firm zewnętrznych to jest podobny koszt, także wydaje mi się, że tutaj powinniśmy iść w tym kierunku, żeby to zostało w naszych rękach. Jeżeli chodzi natomiast o sprawę zakupu autobusów, to jeżeli już podjęliśmy taką decyzję, że zostaje w naszych rękach, to wiadomo, że będziemy musieli te autobusy wymieniać. W tej chwili zgodziliśmy się właśnie z taką odpowiedzią pana Załęskiego, że ten autobus zapełni nam jakąś tam lukę. Natomiast złożyliśmy już, nasze tutaj pracownice w Urzędzie Gminy pracują nad tym, żeby pozyskać w następnych latach pieniądze na dofinansowanie autobusów. W związku z tym, że w tym roku jeszcze nie będzie tych pieniędzy, tylko zaczną się one prawdopodobnie następnego roku, złożymy wniosek do Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Tam można uzyskać dofinansowanie do 50% na zakup autobusu do 30 osób z windą dla osób niepełnosprawnych. I uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku. Kwota zakupu w tej chwili zapełni nam jakąś tam lukę na ileś tam lat. Możemy ten stary jakiś tam sprzedać, także będziemy mieli na jakiś tam wkład. Także myślę, że to jest pierwszy krok do wymiany tego toboru. No i to tylko tyle. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Charytoniuk. Ja postaram się tutaj odnieść do słów pana kierownika. Panie kierowniku, ma pan rację, że najstarszy autobus, który mamy wymienić, to pochodzi z 91 roku, ale mi chodziło o to, że od najmłodszego naszego samochodu, to ten, który kupimy, będzie tylko 5 lat młodszy, 8-letni. Za 2 lata ten stary, o którym teraz jest mowa, to za 2 lata będzie 10-letnim samochodem. Ja zgadzam się, że w tej chwili nie mamy pieniążków, ale może lepiej, załóżmy, zatrzymać te 150 tysięcy. Jeżeli taka będzie sytuacja podbramkowa, to nawet w prywatne ręce oddać tą jedną trasę, a 150 plus jeszcze pieniądze, chwileczkę, ale to nie o to chodzi, bo w tym najczarniejszym scenariuszu ten samochód się, że tak można powiedzieć, tak używając określenia, rozkraczy nam się na drodze. Bo słuchajcie, stary sprzęt, a nam też, panie kierowniku, nie zagwarantuje, co to jest za samochód. Samochód sprzedają pośrednicy. No nie wiem, to jest moje zdanie, oczywiście tylko osobiste. Ja bym starał się wymieniać, już nauczony doświadczeniem, już jeden stary sprzęt kupiliśmy. Dziękuję bardzo. Ja również popieram tutaj stanowisko pana Charytoniuka, ponieważ jeżeli by doszło do takiej, że te 150 tysięcy zatrzymać, a jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to przecież mamy przewoźników u nas tutaj w gminie i czasowo, żeby uruchomić zastępczą taką linię po prostu. Nie wiem, o tym zadecydują radni, także pan Charytoniuk. A jeszcze ostatni raz. Odnośnie tej sprawy. A może zacznijmy jeszcze z tej strony. Zastanówmy się, porozmawiajmy z panem dyrektorem i zastanówmy się nad reorganizacją dowożenia. I wtedy będziemy wiedzieli, czy nam akurat duże 40-osobowe, 40-paroosobowe autobusy są potrzebne, a czy właśnie może takie 30-osobowe. Dziękuję. To już. Dziękuję bardzo. Panie radny. Ja mam
taką właśnie prośbę. Myślę, że tutaj pan dyrektor gminnego zespołu szkół i pani dyrektor przedszkola, bo dotyczące dzieci są to dołożone, powinni przedstawić radnym, ile na jakiej trasie dzieci jest przywożonych. Właśnie będziemy mogli zadecydować, że na taką trasę potrzebny jest autobus 40-osobowy czy 45, a na jakąś inną wystarczy 24 i wtedy będzie wiadomo, czy 30, czy 20 i wtedy będzie wiadomo, bo wiadomo ile dzieci jest, w jakiej wiosce mniej więcej, będzie wiadomo jak wymieniać sprzęt ewentualnie na nowy, żeby zapewnić dzieciom dojazd. Bo być może nie musi być tak, że muszą być wszystkie sprzęty 40-osobowe, bo może się zdarzyć tak, że na którejś trasie będzie za mało 40, a dzieci nie mogą jeździć na stojąco, muszą wszystkie siedzieć. Zamiast jednego dużego może 2-30 słowa. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Znaczy tutaj naprawdę sami widzicie państwo, że prosimy do konsensusu, że transport zostaje nasz. Wydaje mi się, żeby tutaj nie przedłużać tej całej dyskusji, to możemy zrobić tak, że tą uchwałę możemy głosować bez tej kwoty na autobus, a to skierujemy z powrotem do Komisji Finansowej. Jeszcze się zastanowimy, no miesiąc nas nie zbawi, a na pewno dojdziemy wszyscy razem do porozumienia i uzyskamy jakąś tam opinię, co nam będzie lepiej potrzebne, czy 40, czy 30 osobowi. No i tylko tyle. Możemy tak głosować, żeby bez... Musimy po prostu wyjąć tą zmianę. Tylko nie wiem, czy możemy. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, radny Łukrza. Proszę państwa, ja uważam, że nasza dyskusja jest bardzo dobra, ale odpowiedzialną osobą to pan kierownik jest gospodarki komunalnej i ponosi jakieś tam konsekwencje. I wierzę, co kupić, prawda, ale nie, dla mnie to jest śmieszne, to, czy kupować, czy nie kupować, no, bo kierownik jest od tego. Proszę bardzo, pan radny. Panie radny, ale tu nie chodzi o kwestię, czy my kupujemy, czy nie kupujemy, tylko czy kupujemy starocie, czy kupujemy po prostu nowy samochód. Przeznaczamy 12 tysięcy na samochód dla policji. To będzie chyba już nasz, jak nie piąty samochód, który finansuje gmina, współfinansuje dla policji. Gdzie są te samochody policyjne? To jest pytanie. Panie radny, chwileczkę. To, tu o to chodzi. Nikt, ja jestem całym sercem za tym, żeby ten transport tu utrzymać. To nie jest żaden, że tak można powiedzieć, jak to odczułem reakcji pana kierownika, mówiąc o tym transporcie prywatnym, to jest tylko na ten czas, gdyby coś się stało. Ale mówię, zastanówmy się. Nowy to nowy, pięcioletnia gwarancja. Przynajmniej jak ja oglądałem, to 30 osobowy, to pięcioletnia gwarancja na te samochody. Panie radny, bardzo przepraszam, jeśli kupuje się samochód używany, nawet jeśli pan zorientował się w tym, to jakaś gwarancja nawet na używany samochód. Prawda? A jaka gwarancja miesiąca, żeby sprawdzić, czy 5 lat, czy 5 lat? Pani przewodnicząca. No ja się nie znam, pytam. Są to już gwarancje, no. Można zwracać uwagę, że... Proszę bardzo, pan radny 19. Jeszcze jedną kwestię chciałem poruszyć. Ja uważam, tak jak wspólnie wszyscy uważamy, że nowy sprzęt jak najbardziej. Tylko to, co mówił pan kierownik gospodarki komunalnej. Jedna rzecz jakby mi tak utkwiła, że ten pojazd, który jest, może się rozlecieć w każdej chwili. Zastanawiam się, czy jest możliwość jakby zamrożenia tych pieniędzy, nie przesuwania ich na inne działy i tak dalej. Do momentu, bo wiadomo o co chodzi. Każdemu nas zależy, ale pytanie, czy nagle jutro, czy za tydzień nie będzie naprawdę ta gotówka potrzebna, żeby koniecznie kupić coś dla tych dzieciaków. Panie radny, ja myślę, że jeśli cała rada tak zadecyduje, to nie ma innej opcji, aniżeli było inaczej, ponieważ to rada decyduje, na co przeznaczamy pieniądze. Także myślę tutaj, i ja też mam takie pytanie, ponieważ nie byłam na ostatniej komisji, bo była o 8, nie mogłam uczestniczyć. Takie właśnie pytanie, jak tu pan radny Charytoniuk zadał, o te pieniądze przekazane na samochód dla policji. Właśnie
kupowaliśmy już samochody, mieli lokal tutaj w Michałowie, pracowali. W tej chwili okazuje się, że likwidują posterunek policji, a my znowu dajemy pieniądze na samochód. Proszę, żeby ktoś mi przybliżył i udzielił tutaj informacji. Szanowni Państwo, to nie tylko my dajemy, dają wszystkie sąsiednie gminy. To jest taki zakup związany. 50% środków jest z dofinansowania, gmina Zabłudów też daje 12 tysięcy, więc i my 12 tysięcy, gmina Grudek też 12 tysięcy, więc to samochód będzie służył bezpieczeństwu publicznemu naszych tych gmin sąsiednich, sąsiadujących jako oddziaływanie komisariatu. Natomiast jeszcze chciałbym, żeby zabrał głos pan kierownik Zoleński w temacie ilości przewożonych dzieci na poszczególnych trasach. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Chodziło mi o właśnie taką informację, ponieważ nie byłam na komisji i proszę pana kierownika o przedstawienie informacji. Szanowna Rado, panie burmistrzu, ja wiem, że autobus nowy to by była najlepsza, tylko że pamiętajcie, to jest potrzebne na dziś, już. Bo autobus ten, który jest z 91 roku, jest to autobus, który tylko dzięki inwencji kierowców został przepchnięty przez wszystkie komisje i przeszło. Natomiast on następnego roku już nie będzie. Jest to 91 rok. Pan Harytonie mówi, że trochę młodszy. No 91, a 28 to chyba jest trochę różnicy. Teraz tak. Ten duży jest potrzebny jeden. W następnych latach będziecie Państwo musieli rozważyć następną sytuację od następną. I wtedy rozważcie sytuację, czy czasem duży, a nie mały. Natomiast na dziś jest potrzebny autobus duży, który zabiera i jeszcze nie mieści w tej trasie, bo jeszcze robi pół trasy dodatkowej. Nie myślcie Państwo, że drugi autobus, który wozi Żednię, to jest nowy autobus. Autobus 99 rok, który stał pod otwartym niebem w uplance cały czas. Ten autobus niewiele jest wart i następny rok Państwo będziecie musieli rozważyć sytuację zakupu następnego. I co, znów następny nowy kupicie? No to oczywiście. Jeśli Państwo macie na nowe pieniądze, ja jestem za tym, żeby kupować. Jeżeli chcemy utrzymać dowożenie, więc uważam, że musimy zakupić nowy sprzęt, a nie stary, do którego będziemy oczywiście bez przerwy dokładać. I myślę, że takie pieniądze powinny się znaleźć i będziemy tego szukać. A obiecujemy panu, że jeżeli się rozwali, tak jakby było tu mówione, to pewien okres zapewnimy do jazdy, ponieważ mówię, mamy przewoźników u nas w gminie i myślę, że chętnie tutaj będą z tego korzystali. Proszę bardzo. Ja tylko chcę tak odpowiedzieć. Pan Harytonik zadał pytanie, czy ja dam gwarancję, że autobus będzie chodził. Ja nie dam gwarancji, czy ja będę tydzień chodził, a pan mi tak będzie pytanie. Ale panie kierowniku, my pytamy o to, czy jeżeli pan kupi autobus, to dostanie pan gwarancję, na, tak jak pan Kukrze powiedział, na ileś lat, że ten sprzęt nie będzie się sypał, że będzie jeździł. Że my o to pytamy, ten kupiony, a nie, że czy pan będzie chodził, my też nie wiemy. Każdy z nas może jest nie może. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny, proszę. Pan, proszę bardzo. Panie radny. Panie kierowniku, chciałem się zapytać, jeżeli gmina złoży zamówienie na ten nowy autokar, ile czasu będzie czekać? Panie radny, proszę mówić do mikrofonu i... Pan słyszący mówią tak. Nie, że tak ładnie, ale to sam. Ale ja nie słyszałam. Przepraszam, panie radny. Są w upadku, ale realizacja jest w ciągu pół roku. Czyli też szybko. Szanowni Państwo, ja też wejdę w dyskusję. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Powiem się w ten sposób. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem po wszystkich zebraniach wiejskich. Wieś też oczekuje realizacji pewnych postulatów. Tego jest bardzo dużo, proszę sobie wyobrazić. Naprawdę w poniedzieli siadam z pracownikami urzędu. Będziemy analizować te postulaty i krótko mówiąc życzenia mieszkańców wsi. Tych sobie. Proszę Państwa. Dla wsi też coś się należy. Jeśli my dzisiaj zaczniemy zbierać pieniądze na autobus 600 czy 700 tysięcy, to nie będziemy w stanie szybko zrealizować wniosków tych, bo wieś też coś się należy. Jest bardzo dużo potrzeba pieniędzy na żwirowania. Trzeba dużo pieniędzy na nowe projekty oświetleń, dróg, które mamy zamiar realizować, proszę Państwa. Jeśli będziemy zbieramy te pieniądze, ale możemy zahamować pewien proces inwestycyjny. Także taka jest moja uwaga. No
mogę jeszcze dosłownie. Proszę bardzo, pani Natalka. Myśląc o wsi, to w ogóle powinniśmy kupić dwa busy 24-osobowe i wtedy dzieci z przedszkola byłyby odłożone wcześniej, a drugim kursem byłyby odłożone dzieci starsze, a rano by woła przyjechały. Wszystkie. Panie Doto, ja się zgadzam, ale tu słyszę, kierownik mówi, że są takie trasy, że dzieci się nie mieszczą. I musi być o to. Ja myślałem cały czas, ja mam postulat z Tylwicy, gdzie dzieci mogą być odwożone. Nie muszą czekać, aż końcowym tym będą wracały. 24 to 48, a nie 41. No kosztuje jakieś. Proszę o spokój. Proszę się zgłaszać, jeżeli ktoś chce zabierać głos, bo nie dyskutujemy przez stół. Proszę bardzo, pan nie przewodniczący, udzielam głosu. Żeby zrozumieć, że tutaj no zaraz idziemy do konsensusu, dojdziemy chyba do konsensusu. W związku z tym ja zgłaszam wniosek formalny, żeby kwotę to 150 tysięcy wycofać na razie i skierować powrotem na komisję. No i wtedy dyskutujcie do wieczora. Dziękuję bardzo. Proszę panią mecenas o wypowiedzenie się w tej sprawie, a żeby nie było dobrze. Pani radny, jest wniosek formalny. I moim obowiązkiem jest ten głos uszanować, prawda? Ale w jakiej sprawie? Pani mecenas, pan radny Synko zgłosił wniosek, ażeby przegłosować w tej chwili wycofanie tych 150 tysięcy ze zmian w budżecie i przyjęcie całej reszty, a to kierować na ponowne rozpatrzenie komisji, to jest finansów. Ja, pani przewodnicząca, to nawet pani mecenas nie powinna głosu zabawić. My powinniśmy przygłosować, tak czy nie? No jak nie? Pani Łukasza, była sesja, na której zarzucano mi, że wprowadzam coś bez porozumienia się z panią mecenas, więc chcę, ażeby głos ten był oddany. Jeżeli jest tutaj wpisany konkretny zapis, widzę tą uchwałę, to jest tutaj, nie ma tej kwoty wymienionej, że możemy na przykład głosować nad zmianą paragrafu czy określeniem zapisu. Bo tutaj jest ten sposób, zmniejsza się tam wydatków budżetowych na kwotę 330 i nie ma tej kwoty 150 tysięcy wymienionej. Więc tutaj dwa załączniki, no to załączniki trzeba poprawić. Więc się nie da, jeżeli nie mam treści uchwały, więc nie można. Proszę pana przewodniczącego. Ja w takim razie wycofuję, żeby nie komplikować tej sytuacji, wycofuję ten swój wniosek i zwracam się z prośbą do rady, żeby przegłosować to w tą kwotę z przeznaczeniem na ten zakup. Tylko po prostu umówimy się, że tutaj zanim nie dogadamy się, bo czy ma pan kierownik zakładu poczekać, a ta kwota będzie jakby zarezerwowana na tym czy na innym autobusie. Zmiana będzie proszę bardzo, panie radny Łukasza. Panie Jarku, ja tutaj przepraszam, że zadam dla pana pytanie. To akurat pan tutaj nie zajmował za dużo głosu w tym wypadku, ale mam takie pytanie. Czy pan, prowadząc firmę transportową, czy pan kupuje nowe samochody? Kupuję używane. Proste. Kupuję używane, bo koszt nowych jest kolendalnie wysoki w stosunku do naszych. Wszystko na ten temat. Dziękuję za pytanie. Proszę bardzo, pani radna, proszę. Ale czy pan Synko przewozi dzieci? Czy pan Synko przewozi dzieci? W tysiąc autobusach jeżdżą dzieci. Nasze. Ale pan nie pan Janek wozi Żmir nie może stanąć na środku drogi. Autokar z dziećmi nie może stanąć na środku drogi. Na przejeździe kolejowym. Ja przepraszam, no bo my tutaj nie rozmawiamy o mnie, tylko z praktyką. Proszę bardzo, pan radny nas. Ale każdy samochód przewożący dzieci i jest po przeglądzie. I są jakieś kontrole. Więc nie można mówić, że samochód też używany nie może przewozić dzieci. Są tak szczegółowe przeglądy, także nawet autokary, które jeżdżają wycieczki, nie mogą wyjechać, bo rodzic zgłasza, że coś tam jest. Także te samochody, które są eksploatowane, nie są one, że zagrażają tak bardzo bezpieczeństwu. Nawet nowy też samochód może się zepsuć. Także to nie jest argument, jak pan używany samochód.
używany samochód uważam, że też może służyć do przewozu dzieci. Tylko faktycznie to musi być stan, a o stan zadba pan kierownik, tak? I obsługa. Nie można przekreślać to, że używany samochód, ja też jeżdżę używanym i pewnie z nas bardzo dużo osób jeździ używanym samochodem. I jeżdżę co roku na stację, która przegląda ten stan techniczny i on jest sprawdzony. Tak, panie radny, tylko my jeździmy samochodami, nie tam iluś letnimi, tylko jeździmy po 2, 3, 5 lat są używane. A to jest taki bogaty, do przewożenia dzieci i musi być sprawny i nie może... Ja rozumiem, to właśnie mówi, że samochód musi być sprawny. Możemy zobaczyć, jakie gminy inne, czy oni mają wszystkie nowe samochody. To tutaj są one używane. Ja mam wniosek. Proszę o ciszę, proszę bardzo. Godzinę temu mówiłem, że my tutaj nie skończymy tego. Jeżeli jest uchwała, jeżeli komisja finansowa się na ten temat wypowiadała, no to tutaj każdy z nas ma rękę, może podnieść lub nie i zakończymy dyskusję, no bo tutaj nie będziemy do porozumienia. Jeżeli nawet uchwalimy to w kwotę, to nie znaczy, że pan kierownik komunalny pobiegnie no to i kupi autoka, no z całym szacunkiem. Jeździło u nas 25-letnie czy jakieś, no to 5-letni chyba, czy tam 6-letni też może jeździć. Głosujmy i skończmy tą dyskusję. Proszę bardzo, panie kierowniku, zielona rada, panie burmistrzu. Teraz jest potrzebny autobus duży. Proszę przyznać tę sumę, poszukamy takiego autobusu, następnie będziecie mieli państwo środki, kupujcie dwa mniejsze, bo i tak wymiana taboru czeka. Ale jeśli państwo będziecie blokować, będziecie pieniądze zbierali na nowy, to staniemy, że oddamy transport obcej firmy. Na dziś jest taka potrzeba i proszę wziąć to pod uwagę. Większość autobusów musi spełniać wymogi. To są autobusy, które przechodzą wszystkie kontrole. Jeśli to jest 2008 rok, w nowej zabudowie, one jeździły tylko w szkołach, a nie dlaczego powiecie, on nie jeździ teraz w szkole? No bo samorząd podjął decyzję, że oddał transport. I ten autobus 2008 roku dzisiaj jest z 80 tysiącami przebiegu do sprzedania. No pytam się. Wszystkie nowe nie były i wszystkie samorządy nie mają nowych i też jeżdżą. Proszę bardzo, pani radna. Ja nie słyszałam pytania, bo pani Ela mi tutaj powtórzyła. Znaczy, przyjdzie do głosowania i ja chcę wiedzieć. Muszę pani powiedzieć tak, że artykuł 25 ustawy o samorządzie gminy stanowi, że radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, że dotyczy interesu prawnego. I tutaj ocena jakby należy do radnego. Tutaj jak gdyby do, już jak pani, natomiast u pani jest taka sytuacja, że pani jest członkiem stowarzyszenia, który jest organem prowadzącym szkołę, tak? No to tutaj, jeżeli chodzi o tą definicję interesu prawnego, to ona jest tylko tak wyjaśniona jakby w wyrokach sądowych. No i to na pewno w pani przypadku, bo to jest takie określenie, bezpośrednio wiąże się indywidualnie lub prawnie z sytuacją strony radnego. No jest pani członkiem stowarzyszenia, czyli to jest organ, który prowadzi tą szkołę. Więc moim zdaniem powinna się pani wyłączyć. Przyjmuje decyzja należy do pani. Więc ja proszę panią przewodniczącą o wyłączenie tego głosowania na to akurat uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Tak, pani przewodnicząca, chcę, żeby pan wiceprzewodniczący Jasuś określił, ponieważ najdalej idącym wnioskiem było, że przyjmujemy tę uchwałę, ale zawieszamy te 150 tysięcy. Nie, już nie. Dziękuję serdecznie. Mam klarowną sytuację do działań dalszych. Więc teraz proszę panią przewodniczącą Komisji Finansowej o czytanie opinii w sprawie, ponieważ na Komisji Finansowej było to przedstawiane. Proszę o czytanie opinii w sprawie zmian w budżecie. Komisja na posiedzeniu 20 grudnia bieżącego roku tematem posiedzenia była analiza projektu uchwał, które stanowią dzisiejszy temat na obradach. Także poszczególne zmiany były zaakceptowane pozytywnie. To, co było proponowane przez burmistrza, zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 337 tysięcy i wprowadzone zmiany po stronie wydatków poszczególnych działań. Tak jak już przedstawiane było parokrotnie przez panią skarbnik i nam jest wiadomo, jakie zmiany wprowadzono, także komisja finansowa nie miała żadnych wątpliwości, na przykład dotacja 100 tysięcy jako
pomoc finansową dla województwa podlaskiego na tą drogę z Łodziewskiej do Szkoły Grób na dokumentację projektową. Zaakceptowana ta zmiana, no bo każdy z nas rozumie, że to jest konieczne, bo droga ma być robiona. Nie? 15626 w gimnazjum tak samo, niepublicznego. 10 tysięcy to wiadomo, że też jasna sprawa na zakup agregatu prądu twórczego. To komisja zaakceptowała. 50 tysięcy na przebudowę oświetlenia ulicznego w Michałowie. Także pozytywnie komisja zaakceptowała. No, były wątpliwości co do 12 tysięcy złotych na zakup samochodu dla policji. No bo każdy z nas tak mówił, że właśnie, że to nie pierwszy samochód, że to jest chyba piąty samochód dla policji, a po drugie, że komisariat taplany w budynku został zabrany z Michałowej, przeniesiony do miasta Zabłudów. No, na ten temat wypowiadaliśmy się, no ale jak reszta rady postanowi te 12 tysięcy. No, a w dziale tym gospodarki komunalnej te 210 tysięcy razem, to było tutaj 10 tysięcy właśnie na ten agregat, na remont oświetlenia w Michałowie, na zakup dodatkowych słupów, 50 tysięcy. Agregat prądotwórczy 10 tysięcy, 50 na oświetlenie uliczne przy ulicy Białostockiej. Także komisja stosunkowała się pozytywnie do tych kwot, natomiast te 150 tysięcy były brane pod uwagę i analizowane parokrotnie przez wszystkich członków, tak jak mamy dzisiaj sytuację. No i też komisja po prostu zastanawiała się, czy na nowy sprzęt przeznaczyć, wygospodarować pieniądze w przyszłości kupić, czy po prostu zakupić stary, tak jak jest przeznaczona ta kwota. Także było część członków komisji, na przykład czterech było za kwotą 150 tysięcy złotych na samochód używany, a trzech radnych trzymało się od tego, bo była propozycja na zakup nowego. Taka była opinia w sprawie komisji właśnie zmian budżetowych. W sprawie uchwały zmian budżetowych. Dziękuję pani przewodnicząca. Myślę, że tutaj Rada się wypowie w tej sprawie. Poproszę pana przewodniczącego o czytanie uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie artykułu ustawy z dnia Rada Miejska uchwala o samorządzie gminnym. Rada Miejska uchwala co następuje. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 71 zł. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kwotę 337 626 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 337 626 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Objaśnienia. Wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowa na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Budżet po dokonanych zmianach wynosi plan dochodów ogółem 27 422 445 zł, przepraszam, dochody bieżące 25 400 881 zł, dochody majątkowe 1 641 564 zł, plan wydatków ogółem 24 359 557 zł, wydatki bieżące 21 575 300 zł, wydatki majątkowe 2 784 257 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zł zostaje przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 zł. Oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Michałowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionych przez pana przewodniczącego uchwały? 8, 9.
Kto się wstrzymał? 5. Kto jest przeciw? 1. Oznajmiam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok została przyjęta 90 głosami za. Proszę bardzo, przechodzimy do następnej uchwały. Jest to pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Złodzieckie, Narewka, Juszkowy Grób. Proszę bardzo, panie burmistrzu, kto przedstawi nam? Mogę ja przedstawić tą zmianę. Tą zmianę, jak już słyszeliśmy, pani przewodnicząca komisji finansowej już przedstawiła opinię o tym, że komisja przychyliła się, by takie wsparcie na opracowanie dokumentacji udzielić województwu podlaskiemu, a konkretnie podlaskiemu zarządowi dróg wojewódzkich na realizację tego przedsięwzięcia, mając na uwadze nawet tak duże działania tego zarządu podlaskiego na terenie naszej gminy, jako że są to inwestycje wielomilionowe na odcinku drogi wojewódzkiej przechodzące przez naszą gminę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań, więc proszę pana przewodniczącego o przedstawienie uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej województwu podlaskiemu z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Złodzieckie, Narewka, Juszkowy Grób. Na podstawie artykułu o samorządzie gminnym o finansach publicznych Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje. Udziela się pomocy finansowej województwu podlaskiemu w kwocie 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Złodzieckie, Narewka, Juszkowy Grób. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w paragrafie pierwszym, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu gminy Michałowo na rok 2015. Upoważnia się burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z województwem podlaskim, szczegółowo określający przeznaczenie i zasady rozliczania dotacji celowej. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Michałowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionej uchwały? 15 osób. Oświadczam, że uchwała w sprawie właśnie przeznaczenia pieniędzy na dokumentację drogi wojewódzkiej została przyjęta jednogłośnie. I myślę, że każdy jest już zmęczony. Ogłaszam 5 minut przerwy.